pierwszego obrzędu związana z wielkim jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski zachęca nas do tego, byśmy najpierw wzbudzili intencję, że chcemy jak najlepiej, z zaangażowaniem umysłu, serca, woli, całego siebie, odpowiedzieć na pytanie Kościoła. Dziś w związku z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych możemy zyskać odpust zupełny. Chcemy także wzbudzić intencję zyskania odpustu zupełnego. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych będziemy podchodzić procesjonalnie w dwóch szpalerach przez Kościół. Będziemy zanurzać dłonie chrzcielnicy. Będziemy czynić znak Krzyża Świętego. Będziemy rozchodzić się na boki, przy okazji odbierając pamiątkowy obrazek. Najpierw poprosimy, aby do chrzcielnicy podchodzili ojcowie, służba. A zatem pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekasz. Pytam ofiarę. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne.